Daje szkołę Geografia. Dokładnie geografia Francji albo Hiszpanii. No właśnie zależy, którego dziś mamy, bo są takie miejsca na świecie, gdzie rządzą wspólnie różne kraje, czyli kondominia. Jednym z nich jest wyspa bażantów na granicy Hiszpanii i Francji. I wcale nie jest tak, że cały czas się tłuką, zdobywają, oddają i wbijają swoją flagę. Tam rozegrano to po dżentelmeńsku. to znaczy najpierw się tłukli przez 24 lata i spotykali na 24 konferencjach, ale w końcu się dogadali. Pomógł ślub króla Francji z córką króla Hiszpanii, no i ostatni pokój pirenejski. I deal był taki. Pół roku nasze. Pół roku wasze. No i tak zostało. Od ponad 350 lat wyspa jest na 6 miesięcy Isla de los Faizanes i 6 Il de Faizan. Nie żeby ona była jakoś bardzo istotna, bo jedyną ciekawą rzeczą na wyspie jest pomnik upamiętniający tego dila. No ale przynajmniej wiecie już, że kondominium nie ma nic wspólnego z kondomami, a wyspa Barzantów jest najmniejszym kondominium na świecie. Jak pojedziecie sobie na nią na koniec czerwca i zostaniecie do 1 lipca, to możecie powiedzieć, że byliście we Francji i w Hiszpanii. Więcej trudnych słów i dziwnych ciekawostek znajdziecie na skd szkołę.